słuchajcie, jestem dzisiaj na zawodach. Zobaczcie, mam full sprzętu, więcej sprzętu niż talentu, a to dlatego, że no musiałem wziąć jeszcze kurtkę, coś tam ewentualnie na przebranie. Pogodę mamy teraz piękną, natomiast zawody trwają 12 godzin od 6 do 6, całą noc. Ale jesteśmy na pięknej miejscówce, no i dzisiaj właśnie opowiemy o tej miejscówce Ustka. Cieszkę, masz pozwolenie na filmowanie? No patrz, tak mnie witają. Pokaż mi to ty. Właśnie te wszystkie przygotowałem. Wszyscy przygotowały na dostawy pelowe. Ja wam powiem, to wszystko jest szajs. Andrzej Cygani w tym momencie. Na te mi się najlepiej łowi, bardzo fajnie się kotwiczą i daje radę zarzucić, bo one mają czego? 125? A poszedł. W każdym razie zobaczcie. To jest od Grzegorza na losowanie, na debaty. A Grzegorz mi świata od ciężarków. One mają ile? 125, nie? Grzegorz, to moje. A są nawet. 125. Jest opisane. Rewelacja, słuchajcie. Starczy, no co, na sezon chyba jeden takie coś, co? Myślę, że na pewno. Jeszcze zostanie. Zależy ile się łowi, ile się traci. W okolicach Rozewia jest ciężko łowić. Tam jest jednak dużo kamieni i tam się na troszeczkę inne ciężarki łowi. O czym kiedy indziej. Piękna plaża. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Dzisiaj jesteśmy w Usce, na zachodnim molo. Na ostatnim takim starym wojskowym, no, po niemieckim molo. Nieczynnym zresztą. Można z tego spinningować? Pierwsze broń pytanie. Broń Boże, przyjeżdża Straż Graniczna, jak namierzą, to zaraz przychodzą i mandaty wlepiają, także nie ryzykowałbym. Aha, dobra, ale tak, piękna jest miejscóweczka, tam wpada rzeczka. Jaka to jest rzeka wpada do morza? Tam wpada Słupia. Mhm. Tu w tą stronę na zachód, aż do samego poligonu są piękne miejsca i na wszystko. Jesienią tu dorsze łapiemy tu wiosną flądry, teraz flądry się zdarzają. Węgorze też się trafia, jaś i trafiają się ładne leszcze. Cześćkę, Michał! Janusz, wodę sobie weź, jedno. A bogacę, bo nie gaz. Nie. Teraz ja będę. 19. Witam wszystkich serdecznie na mistrzostwach klubu Władek Team, zawody o puchar prezesa klubu. No, frekwencja uważam, że jest mega. Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, pogoda nam dopisuje. Myślę, że utrzyma się taka jak jest i nie będzie padało przede wszystkim. Wiaterek ma trochę siadać, zmieniać kierunek na południowy. Więc myślę, że ta nocka nam minie super. Łowimy na zestawy tylko na jeden hak, tak? Żeby tutaj to było jasne, to chyba najważniejsza sprawa. Ale żółw! 2 minuty od rozpoczęcia zawodów i już miałeś branie. Tak jest. I co? No nic z tego. Pusty haczyk. Obliziony. No. Działamy dalej. Nie możesz mnie mieć, bo ja mam piramidę 130 i mam rzucone o tam. Panie, jak masz, to masz rybę albo masz wielkie G. No, jest, leś, duży. Poważnie? No. To wchodzę. Dawaj, uwaga. Ale masz też mnie! O, ładny Michał! Zobaczcie, taka rybka, piękny leszczor, chyba z 50 cm. Zaraz go spiszemy i zapiszemy i zmierzymy i tak dalej. On jest już uśmiercony, żeby była jasność. No i tyle. To tak, organizatorzy witają kolegów. Haha, łowimy dalej. Michał, gratulacje. Tak. Za pierwszego leszcza złapanego. A to jest organizator, tu bylec, zobaczcie, i jak się dobrze zachował, nie? Tak powinno się zachowywać każdy organizator. 56 cm. A na dwie miarki, 56 cm. Jakby nie patrzył, 56. Tak jest. Piękny rybson, 56 cm. I chyba pierwszy, co? Bo takie słychać, żeby ktoś... Nie widziałem. No. Nie było słychać. Natalka chodziła, mówi, że ty chyba pierwszego zapałeś. Bardzo dobrze. Słoneczko zachodzi,
Rybki współpracują na Facebooku, zaczęły pojawiać się zdjęcia od różnych zawodników, sporoleszczy, ja sam latając dronem i okrążając niektórych zawodników, widziałem, że ktoś tam wyciągnął flonderkę. Także naprawdę, rybki są. Przypomnę, dzisiaj jesteśmy w Ustce, plaża zachodnia. Trzecie molo, takie niedokończone molo, super, to jest widać właśnie na kadrach z drona. No tak jak tutaj tubylcy nas poinformowali, miało być tutaj kiedyś takie niemieckie jakaś stacja dla ubotów, ciężko nazwać, czy to port, raczej port nie, raczej takie pomiędzy właśnie wyjściem, ujściem rzeki, a właśnie tutaj coś miało być dosyć ciekawego, no to nie zostało na szczęście skończone. Mamy to molo, na to molo nie można wchodzić, ale jest ogólnie spoczko. Potęga leszczy na pewno, jeżeli chodzi o to łowisko. Są też flądry. Zobaczymy, może w nocy będzie też węgorz. No myślę, że mógłby być. No, rozmawiałem z Alon Graf. No i ona mówi, że tak, że tutaj węgorze są. No Jala też tam przy namiocie cały czas szatuje. Nie, jakby ktoś chciał coś ciepłego, to może sobie tam skoczyć na kawę. Naprawdę zarąbiste zawody, muszę powiedzieć, że w zeszłym roku nie udało mi się na nich być, a w tym roku jestem i jestem mega zadowolony, no tym bardziej, że na zero nie będę. Ty, no całkiem porządna płotka. No, zobaczcie. Kurczę, pieczon. Zaraz ją zmierzymy. Co ci tutaj tak tego, żabkuje? Brawo ty. Zaraz ją zmierzymy. Taka prawdziwa morska, nie? 31,5. Ile? 31,5? Tak wychodzi. No. Michał? Tu? 31,5, no dokładnie. No zobacz, no tutaj prawie równo. No dokładnie. Ładny, no. Słuchaj. Jak... Prawdę mówiąc, że ci powiem, pierwszy raz widzę taką dużą płotkę. Jeszcze większe są. Kilo 10 mam rekord z rowów. Yeah. 47 cm. I na co ona wzięła? Ta? No? No normalnie na zobacz. Na... Dendrobenę. Dendrobenę, tak, tak. Tutaj, słuchajcie, chodzą w czasowiczki. Ładne i... chodzą, ładne chodzą. Ładne, tak. I mówią, że się boją kąpać teraz. Takie ryby tu pływają. Ale Michał, w czasowicze chodzą, pytają o nasze koło, pytają, co to znaczy wladek, więc ja odpowiadam. Wędkarstwo morskie, surfcasting. No. Jest to klub na całą Polskę. No właśnie, to jest bardzo fajny myk, żeby się zintegrować. Ja już nie mówię, żeby to był ten klub czy inny klub. Integracja, słuchajcie, wydaje mi się, że przy takich łowieniach morskich, nocnych przeważnie, jest bardzo ważna. A już mamy po zachodzie słońca, stąd też taki może kiepska jakość. Ale chyba jako pierwszy wywaliłem kolorową diodę. No, nasz kolega łowi na Surf Max od Mikado. Fajne kije, bardzo mocne. Ja łowię A6 od Yuki i właśnie też od Mikado, tylko tym najtańszym litur. Kolejna rybka. Yeah! Mamy wschód słońca, słuchajcie, za 15:06, czyli za 15 minut kończymy zawody. Mi nie udało się nic dołowić, czyli mam tego leszcza 56 cm, którego złowiłem na początku o godzinie 19, czyli po godzinie trwania zawodów. Potem ja miałem przerwę długą do godziny 11, potem następny leszcz wpadł, taki mniejszy. Ale jest też węgorz, więc jest ok. Tak na szybko powiem wam, że chyba ta moja strona, czyli ta strona tutaj od ujścia do tego mola, mniej połowiła. Tak jak tutaj chodzą suchy, to u nas się mało działo. Czyli tym bardziej fajnie, że tyle złowiłem w tym, nazwijmy to, słabszym sektorze. Natomiast lepiej połowiła ta strona od tego trzeciego mola w drugą stronę. Co zresztą chyba jeszcze
obczaimy, no bo zaraz będzie komisja sędziowska, wiecie, to wszystko, ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo naprawdę połowiliśmy. To są może nie pierwsze zawody, ale dawno nie było takich zawodów, gdzie było tyle ryb, gdzie była fajna pogoda i no nic więcej nie potrzebujemy. Nie ma, zobaczcie, nawet zielska. Jeżeli chodzi o falkę, no to ona no gdzie nie gdzie jest, no wiadomo, no to jest teraz ranek. Wczoraj było troszeczkę inaczej, ale pięknie, słuchajcie, naprawdę pięknie. Oczywiście dzisiaj na debacie, tam macie linka. Omówimy sobie to wszystko, bo już taka nasza tradycja jest, że no jak jestem na zawodach, to potem mamy oczami zawodnika debatę, co mi się podobało, co bym zmienił. Jak jest możliwość, to zapraszamy na debatę organizatora. Znaczy się zawsze zapraszamy organizatora, ale czy przyjdzie, to jest jego sprawa, nie? Także zobaczymy, jak to będzie. No i wschód słońca, zobaczcie, Ustka 2021, sierpień. No pięknie, pięknie. Sędziowie liczą, jest co liczyć, naprawdę dużo ryby, a my mamy taki oto catering. Zobaczcie, no jak na śniadanie, to śniadanie mistrzów, co?